Marcin Gortat, człowiek, którego nie trzeba przedstawiać, ale ja pomyślałem sobie, że zacznę od takiego pytania, jako do debiutanta, no można powiedzieć, schyłek kariery sportowej, a debiutant na balu Mistrzów Sportu Przeglądu Sportowego i to z nagrodą dla swojej fundacji. To pewnie tak, żałujesz, że nie byłeś jako sportowiec, czy to ci w pełni wynagrodziło to, że dostaliście nagrodę za fundację Marcina Gortata Mierz Wysoko MG13? Przede wszystkim no, wielkie podziękowania dla Przeglądu Sportowego za to piękne wyróżnienie. Jest to na pewno bardzo prestiżowa nagroda dla mnie i dla całej mojej fundacji. Ja wielokrotnie powtarzam, że jest dużo sportowców w naszym kraju, którzy robią dużo działań, mają dużo działań charytatywnych, o których się nie mówi, a powinno się mówić, ale być na tym balu, ja byłem wcześniej nominowany bodajże 2 czy 3 razy i było to miłe, ale żeby pojawić się na balu, a jeszcze na tym balu odebrać nagrodę, to na pewno jest coś spektakularnego dla mnie i cieszę się, że to był bardzo wyjątkowy dzień, cieszę się, że to był bardzo wyjątkowy dzień dla naszej koszykówki, ponieważ drużyna nasza reprezentacja zdobyła 8. miejsce i było to na pewno bardzo miłe. Fajnie było spotkać się przy jednym stoliku z Agnieszką Radwańską, z Robertem Lewandowskim, z Pawłem Fajtkiem i mówi się dzisiaj, że no, Robert, Agnieszka i ja, trzech największych sportowców Polski, czy najbardziej rozpoznawalni sportowcy w Polsce, ale no nie ukrywajmy, no, Paweł Fajtek ma 4 mistrzostwa świata i mógłby po jednym medalu nam rozdać i byłoby na pewno miło. Fajne wydarzenie, mnóstwo ludzi, mnóstwo znajomych i miałem szansę porozmawiać z wieloma osobami o sporcie, o działaniach sportowych, o eventach, dlatego wiele z tych rzeczy postaram się przenieść do siebie na bal. To jeszcze pozostanę przy tej fundacji. Jak zakładaliście ją no, wiele lat temu, kilkanaście lat temu, to myślałeś, że to się rozrośnie do, no, do dużej, bardzo dużej instytucji, można powiedzieć międzynarodowej i że będziecie mieli tyle jakby do zaproponowania, no głównie dzieciom i młodzieży, bo nie oszukujmy się, to jest skierowanie właściwie do najmłodszych, nie wiem, adeptów sportu, czy tych, którzy chcą sport uprawiać. Dokładnie, no nie spodziewałem się, że fundacja rozrośnie się do tego poziomu, do takich rozmiarów. Szczerze powiem, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie cały sztab ludzi, który przy tym pracował. Ja wielokrotnie to powtarzałem, że na banerze widnieje Marcin Gortat i nazwisko Gortat, ale za nazwiskiem Gortat stoi bardzo dużo ludzi, bardzo dużo osób, które działają w tym kierunku. Przede wszystkim prezes Jakub Kopeć, który stworzył naprawdę potęgę. To on jest twórcą równorzędnie ze mną całej tej fundacji, całej naszej działalności. Wszyscy moi pracownicy fundacji, którzy są, wykonują bardzo dużo pracy i są oddani, lojalni, by wręcz skoczyli w ogień za mną. Dlatego dzisiaj fundacja rozwija się, pomaga młodzieży, pomaga dzieciakom, kształci charaktery. Mamy szkoły sportowe, 5 szkół sportowych, które pięknie też się rozwijają. Ponad 1000 uczniów pod moją ręką, nad którymi trzeba czuwać i każde moje potknięcie, każda moja głupia wypowiedź, czy głupie jakieś zachowanie może mieć naprawdę bardzo duże konsekwencje że tak powiem, w mojej hierarchii, w moim całym biznesie, który prowadzę. Dlatego no, duża odpowiedzialność na moich barkach, ale cieszę się, że mam szansę zmieniać życie młodych ludzi i myślę, że dzisiaj na koniec dnia, po 17 latach gry w koszykówkę, chyba to ma dla mnie większe znaczenie niż ta koszykówka i zmieniać życie, jak podchodzi do ciebie ten młody 10-letni chłopak czy dziewczynka i mówi, że ogląda mnie, że jest wielkim fanem i wręcz modli się prawie do tego zdjęcia czy plakatu, który ma w pokoju, to jest dla mnie tak ogromne. To jest tak dla mnie ogromne, że tak powiem, emocjonalne uczucie, że naprawdę tylko się cieszyć. Tam jest kilka takich eventów dla dzieci z całej Polski i oczywiście chyba najbardziej popularne, chociaż nie wiem, ale pewnie tak, kampy. Potem zwieńczenie, czyli mecz drużyna Marcina Gortata kontra Wojsko Polskie. No nie jesteś na razie czynnym koszykarzem, czy będziesz, tego pewnie nikt nie wie tak naprawdę, ale czy... Mimo, że już nie grasz w NBA, to te kampy zostają i mecz dalej zostaje. Jak to będzie wyglądało w tym roku? Tak, dalej kontynuujemy naszą pracę z flagowymi naszymi eventami. Kampy odbędą się w tym roku w czerwcu. Niestety musimy troszeczkę wyjść z formatu wakacyjnego z tego względu, że uciekamy od turnieju piłkarskiego, uciekamy od olimpiady, uciekamy od rzeczy, które no, po prostu, że tak powiem, no, troszeczkę nam... Konkurencji. Krótko mówiąc, uciekamy od konkurencji. Dlatego kampy odbędą się na początku
początku czerwca prawdopodobnie. Mecz odbędzie się w tym roku we wrześniu. Z tego względu również, że no nie jest łatwo zapełnić halę na 9 tysięcy ludzi, dlatego trzeba tą halę zapełnić w okresie, kiedy już ludzie wracają do pracy, a dzieci do szkół. I co za tym idzie, będziemy oczywiście starali się urozmaicić te kampy, urozmaicić mecze. Będziemy mieli dalej kontynuację Polskiej Nocy w Stanach Zjednoczonych, będziemy mieli kontynuację naszej Akademii Koszykarskiej w Łodzi, będziemy mieli kontynuację naszych Skills Challenge, czyli wizyt w 50 szkołach w całym kraju. No i na sam koniec zimowy narodowy, który po raz pierwszy od 5 lat miałem szansę odwiedzić teraz po przyjeździe w grudniu. I założyć łyżwy, tak? Po raz pierwszy, czy jako dziecko jeździłeś? No, kiedyś śmiało taki byłem twardy i opierałem i mówiłem, że jeździłem na rolkach i mówię, dam sobie radę na łyżwach, ale naprawdę dzięki Bogu, że nic się nie stało, bo byłoby głupio naprawdę siedzieć w gipsie na Wigilii, a tak miałem szansę się przejechać na łyżwach. Zrobiłem 2 kółka, 3 kółka i miałem szansę również poznać nową panią minister, która naprawdę przesympatyczna, bardzo, bardzo miła i widzę, że minister Bańka oddał, że tak powiem, posadę naprawdę w bardzo dobre ręce i cieszę się, że to, co minister Bańka stworzył, będzie kontynuowane dalej. Teraz jeszcze muszę zapytać też o Marcina Gortata jako koszykarza. Czy to już jest przeszłość, czy jeszcze zastanawiacie się nad tym? Koszykarzem dalej jestem, tylko że właśnie to słowo, ten pierwszy człon, czynny koszykarz się zmienia na emerytowany koszykarz, ale koszykarz może być dalej używany. Tak, no już nie ukrywamy tutaj, zakończmy też tą sagę już mówienia, czy gram, czy nie gram, trzeba ostatecznie zadeklarować się i tak jak powiedziałem, ja potrzebuję roku od momentu, kiedy zakończę, od momentu, kiedy nie grałem w koszykówkę już, po czym będę potrzebował roku, żeby zobaczyć, co chcę dalej w życiu robić, zobaczyć, w jakiej sytuacji jestem, odnaleźć się troszeczkę w tej rzeczywistości i myślę, że ten rok mija. Jest mi dobrze, czuję się z tym wygodnie, pogodziłem się również psychicznie z tym, że no pewne rzeczy się kończą w życiu. Gorzej się pogodzić z fizycznymi rzeczami, no, ale takie życie. No. Ale rozumiem, że piłki nie odkładasz na bok i sobie gdzieś tam grasz cały czas, bo myślę, że no, tego tak łatwo się jednak chyba, mówię o przedmiocie tym okrągłym, tego tak łatwo się nie odłoży na półkę. Nie odłoży się i cieszę się, że dzisiaj kolejni partnerzy i sponsorzy, którzy dołączają czy to do mnie prywatnie, czy to do fundacji, dołączają na również działania, które my staramy się promować i staramy się wzmacniać. Kolejny partner eWinners, który wchodzi dzisiaj do gry w ligi amatorskie, w stowarzyszenia, organizacje amatorskie, które na pewno będą super zapleczem dla niego jako firmy, żeby firma się rozwijała i powstawała silniejsza, ale również jest to taka wędka dla tych wszystkich prezesów, działaczy, którzy dzisiaj będą mogli zbudować swoje organizacje, drużyny, ligi jeszcze silniejsze i powstają kolejne dla mnie takie rzeczy, które po karierze sportowej, po odłożeniu tej piłki na półkę będę mógł się realizować jako ekspert sportowy, będę mógł się realizować i opowiadać o tym, co się wydarzyło przez 12 lat w NBA. Czy kompletnie zrezygnuję z koszykówki, tak, że nigdy już jej nie dotknę? Nie, no dalej będę szkolił młodzież, dalej będę szkolił dzieciaki. Raz w tygodniu, może 2 razy w tygodniu pójdę pograć w kosza, dlatego gdzieś będę się starał regularnie w miarę ruszać. Muszę o tym powiedzieć. Marcin Gortat, a nie wiem, Polski Związek Koszykówki czy reprezentacja, no różnie się o tym mówiło, różne były, że tak powiem, skale emocji między tobą, a między czy związkiem, czy reprezentacją. Jak ty możesz to skomentować? No nie da się ukryć, że po Balu Mistrzów Sportu zostaliśmy bardzo mocno podzieleni. Wydawałoby się, że tak fantastyczny rok dla polskiej koszykówki, gdzie na podium, na Balu Mistrzów Sportu ósme miejsce odbiera reprezentacja za najlepszą drużynę roku. Wychodzi sportowiec, który po 12 latach zostaje uhonorowany i wyróżniony za pracę charytatywną i za promocję koszykówki. No i nagle pada takie sformułowanie z ust prezesa Polskiego Związku Koszykówki. No, zaskoczenie ogromne, tym bardziej zaskoczenie, że byliśmy na spotkaniu z prezesem i rozmawialiśmy, że działamy razem i idziemy w ku lepszemu i będziemy współpracowali i że tak powiem, dzielili i pomagali sobie. Na tymczasem taka pada deklaracja i taka szpilka wbita, że tak powiem, w moją osobę. Dziwne, niezrozumiałe, kompletnie niezrozumiałe, mimo że taka deklaracja padła, to
Ja dalej jestem, że taka, że tak powiem, taki zwrot został użyty w czasie balu, to ja dalej jestem za tym, żeby pomagać polskiej koszykówce. Ja jestem otwarty na to, żeby polskiej koszykówce pomóc i zrobić wszystko, żeby była jeszcze lepsza. I żeby było jasne, no, to nie ja potrzebuję Polskiego Związku Koszykówki, tylko no, bardziej oni mnie potrzebują i ja tą chęć wyrażam. Tylko żeby do tej współpracy doszło, to ktoś musi ten telefon wykonać. Tak jak przez ostatnie 4 lata za kadencji innego prezesa rozmowy były prowadzone, to prezes na pewno upewniał się, że cała reprezentacja będzie się trzymała razem i nie będzie podzielona. Niestety dzisiejszy prezes podzielił nas, podzielił cały świat koszykówki i co najgorsze, zrobił to w bardzo, bardzo newralgicznym punkcie, w momencie, kiedy był bal mistrzów sportu. I no, dzisiaj bardzo dużo ludzi na to patrzy i głowy i oczami kręci, że nie wierzy, co się wydarzyło, że w trakcie takiej inicjatywy jak bal mistrzów sportu po prostu pokazał, że w naszej własnej piaskownicy po prostu jest bałagan. Tak, to związek sobie będzie i środowisko sobie będzie to musiało w jakiś sposób posprzątać. I jeszcze na zakończenie na łódzkie podwórko. Chociaż rozmawiamy w Warszawie, ale od tego się nie ucieknie. No, mając więcej czasu teraz, bo nie trenując i nie grając tak regularnie, bywałeś na najważniejszych meczach w minionym roku, czyli na meczach o Mistrzostwo Polski siatkarek, awans piłkarzy UKS-u. Doglądasz, że tak powiem, dość często szkołę i widzisz, jak to się wszystko dzieje. To jak, patrząc z perspektywy no, profesjonalnego zawodnika i tego, jak to wyglądało w innych krajach, jak ty w tej chwili oceniasz to, co się dzieje właśnie no, w UKS-ie, bo tu jesteś najbliżej tego klubu. Tak, no nie da się ukryć, że Łódzki Klub Sportowy no, idzie do przodu i dzisiaj trzeba na to spojrzeć w ten sposób. No, jesteśmy, że tak powiem, nisko w tabeli, żeby nie używać sformułowania ostatni. Jesteśmy nisko w tabeli, ale trzeba pamiętać, że pozycja w tabeli nie odzwierciedla tego, co się dzieje w klubie. Myślę, że klub rozwija się bardzo dobrze i przede wszystkim bardzo odpowiedzialna osoba na stanowisku, taka osoba jak Tomek Salski jest osobą, która jest bardzo rozsądna. Oczywiście drużyna potrzebuje pewnie wzmocnień, potrzebuje utrzymać się, potrzebujemy zwycięstw, potrzebujemy punktów, żeby utrzymać się w ekstraklasie, ale proszę pamiętać, że drużynę tworzą obiekty sportowe, osoby, które są w tym klubie, trenerzy, młodzież, która w tym klubie jest i myślę, że to, co my żeśmy zrobili, czy to Tomek zrobił włącznie z moimi szkołami, z rektorami moich szkół i menadżerami, stworzyła schemat i system, który funkcjonuje obecnie w Łodzi, jest bardzo dobry i nawet jeżeli by tak doszło do takiej sytuacji, że Łódzki Klub Sportowy spadnie, to proszę mi wierzyć, że będziemy w dobrej, komfortowej sytuacji, ponieważ mamy drużynę budowaną, która będzie budowana na lata, mamy na rybę, który dorasta i głęboko w to wierzę, naprawdę głęboko w to wierzę, że piłka nożna w Łodzi i łódzki sport po prostu idzie w dobrym kierunku. Drużyna siatkarek zdobyła Mistrzostwo Polski, no teraz troszeczkę słabszy start i może nie są najlepsze, ale jeszcze jest cały sezon przed nimi, czy tam no, druga część sezonu. Myślę, że to wszystko na pewno wygląda dobrze i gdyby nie osoby i prezesi na odpowiednich stanowiskach, to no, nie byłoby tego, co obecnie mamy. To na zakończenie spytam, kiedy Marcin Gortat znów pojawi się w Łodzi, będzie, nie wiem, na meczach, a czasami także do zobaczenia w sklepach na zakupach. Ja będę w Łodzi już w marcu, końcówka marca będę w Łodzi, ale będzie można mnie widywać no, tu i tam, gdzie nie, gdzie będę pojawiał się na jakimś evencie, czy wstępował na premierę filmową, na której mam nadzieję, że rozpocznie się na czas i będę obecny na tego typu rzeczach, ale to będę robił to tylko i wyłącznie z przyjemności i po prostu, że tak powiem, z wypełnienia czasu dla doświadczenia. No, tak jak powiedziałem, na balu mistrzów sportu nigdy nie byłem i było to bardzo ekscytujące, bardzo fajne doświadczenie, dlatego cieszę się, że cieszę się, że mam troszkę więcej czasu i mogę się pojawiać na tego typu inicjatywach.